4 miesiące w nowym miejscu to już dobry czas, żeby zapytać, co słychać u jednego z najlepszych piłkarzy poprzedniego sezonu Ekstraklasy, Jakuba Kamińskiego. Cześć Kuba. Witam serdecznie. Powiedz nam od razu na wstępie, czymś Cię ta Bundesliga zaskoczyła właśnie. Znaczy zaskoczyło. Ja się spodziewałem, że tu będzie zdecydowane większe tempo niż w Ekstraklasie, jakość piłkarzy na pewno i myślę, że to tempo gry, bo ja też, nie ukrywam, było mi na początku ciężko ten pierwszy miesiąc, no bo ta intensywność, gdzieś też byłem zmęczony, piłka może nie słuchała. To nie było łatwe, trener też trójką gdzieś na wahadła, zaczynałem na prawym wahadle grać w tej trójce, teraz trochę zmieniliśmy, gramy czwórką, to gram na swojej tej pozycji, na tym lewym skrzydle i widać, że tutaj łapię już powoli pewność siebie, ale najważniejsze, że teraz się już czuję dobrze w treningu, że już się przystosowałem do tego tempa tutaj gry, do tych treningów, do tego wszystkiego, także myślę, że tutaj też są zadowoleni, bo też tutaj akurat po ostatnim meczu z trenerem przygotowania rozmawiałem i mówi, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że widać, że fizycznie czuję się dobrze, że te statystyki są dobre, także z tego się najbardziej cieszę, bo wiem, że jak to będzie dobre, no to gdzieś teraz mogę pokazywać tą swoją jakość i mam nadzieję, że to będę pokazywał, bo nie ukrywam, że już mi brakuje trochę bramki, żeby strzelić, także mam nadzieję, że w najbliższych meczach to nadejdzie. A tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te pozycje, o których powiedziałeś, to na ilu Ty tych pozycjach zagrałeś i jak się teraz profilujesz, albo jak Ciebie profilują, bo to jest ciekawe. Znaczy, no tak, no trener Kovač, ja tak jak mówię, zaczynałem, no to przy trójce, no to prawe wahadło, albo gdzieś na tych dziesiątkach, ale raczej te prawe wahadło. Grałem u niego, w czwórce, no to już lewe skrzydło. Także no różnie to bywa, ale no teraz jak gramy 4-4-2, 4-2-3-1, no to na tym lewym, prawym skrzydle tak rotujemy w meczu. Także na tej pozycji teraz występuję, no i tam się czuję moim zdaniem najlepiej, no bo ja tego, czego trener Kovač ma, czy atakować przestrzeń za plecami, no to jest coś, co umiem, myślę, robić dobrze i są tutaj piłkarze z taką jakością, co tą piłkę potrafią Ci dostarczyć w odpowiednie miejsce i naprawdę myślę, że to może przynieść efekty i w najbliższych meczach będzie to widać. A jak to z tymi przywarami Twoimi jest? Bo głośno było o tym, jak Niko Kovač powiedział, że Jakub Kamiński ma takie przywary, których jeszcze nabył pewnie w czasach juniorskich. Też chciałbym to wiedzieć, każdemu to mówię, każdy się mnie o to pyta, o co chodziło, że ciężki start, że będę miał ciężko, ale no myślę, że gdybym miał takie przywary, po których widać, że nie jestem gotowy, żeby rywalizować na boiskach Bundesligi, no to teraz myślę, że nie miałbym tyle minut, ile dostałem, no bo tych minut moim zdaniem jest sporo, jak na młodego gracza, chociaż i tak mamy młody zespół i każdy jest tu odpowiednio wprowadzany, ale tych minut już jest trochę w nogach i mam nadzieję, że do mundialu będzie jak najwięcej, no bo wiadomo, o co też walczę. Ale nie pytałeś trenera później o tym? No nie pytałem. Jeszcze byłeś za krótki byłeś? Tak, za krótki jestem, żeby pytać o takie rzeczy, ale no tak jak mówię, no myślę, że gdyby trener aż tak widział, no to na pewno by mi to powiedział, ale nic takiego mi nie zostało przekazane. Pewnie też grałbyś mniej, no, a w tych minut się już troszeczkę uzbierało. Ale powiedziałeś też o tym tempie, które jest tutaj niewątpliwie wysokie, ale to też objawia się poprzez obciążenia na treningu, czy bardziej zaskoczyła po prostu jakość piłkarzy i ich w treningu to tempo i na meczu, czy właśnie te obciążenia treningowe, jakie tu masz na co dzień? No myślę, że ta intensywność po prostu treningu, no bo jeśli ja tu przychodzę i okej, trening jest podobny niż w Lechu mamy, czy mieliśmy, tylko że na przykład jak to jest gra na utrzymanie, to w Lechu robiliśmy 4 gierki po ileś tam czasu, a tu się robi 8 razy 2, nie? No to czyli objętość tego też po prostu jest większa. Objętość jest większa i intensywność siłą rzeczy jest większa, no bo wiadomo, że ma się lepsze boiska, siłą rzeczy trochę lepszych piłkarzy i widać po prostu tą jakość na treningu i jak ktoś nie jest na to gotowy, no to widać, że na treningu nie daje sobie z tym rady, no bo trzeba być cały czas pod grą, nie ma chwili przestoi, tylko cały czas kiedy jest praca, to jest praca, kiedy możesz chwilę odpocząć, no to odpoczywasz, ale naprawdę może nie powiem, że się zderzyłem ze ścianą, bo ja się tego spodziewałem, no, że tak będzie, że będzie intensywniej i w okresie przygotowawczym i na pewno jak tutaj wejdę już w ten cykl meczowy, czyli co tydzień gdzieś mecz, no bo Wolfsburg teraz gramy tylko w lidze i w Pucharze Niemiec, także siłą rzeczy tych meczy może nie ma dużo, ale trenuje się cały tydzień i walczy się o ten skład, także ja się spodziewałem tej intensywności i ona jest duża, ale tak jak mówię, teraz już się do tego przystosowałem. Ale myślisz też, że taką dawkę dałoby się zaaplikować w polskiej lidze, właśnie chociażby w Lechu Poznań? Dlaczego akurat jest taka różnica, że tu wyrobiliście w Lechu 4 powtórzenia, a tu jest 8? No też chciałbym to wiedzieć po prostu. Nie wiem, czy polskie kluby nie są na to gotowe w jakiś sposób, czy tak jak my w Lechu graliśmy co 3 dni raz w Lidze Europy, no to trzeba zluzować, bo ktoś jest zmęczony. Też tu akurat tego nie doświadczyłem co 3 dni. Mam nadzieję, że to doświadczę może w przyszłym sezonie. To trzeba zacząć się ale tak, trzeba być, ale jeszcze punkty nie są tak daleko, także może o te 6., 5. miejsce da się powalczyć. Zobaczymy, ale tak mówiąc szczerze, nie wiem, czym to jest spowodowane. No, powinniśmy iść na ten szczebel wyżej i nie wiem, czy w Polsce trenerzy nie chcą po prostu iść na ten level wyżej, żeby drużyna nie była zmęczona. Każdy może też nie wszystkie organizmy są przystosowane do tego. Jest taka bojaźń przed tym, żeby nie przesadzić. Tak. No, tak mi się też wydaje, że nie wiem, czy trenerzy boją się może, że nie przesadzą i drużyna będzie słabo wyglądać w meczu. No, tutaj albo tak się nie daj Boże, poobrażają niektórzy. Tak, no też tak może być. No, że tak powiem, w polskiej szatni też jest inaczej, wiadomo, każdy gdzieś w szatni siedzi, rozmawia, jak to wiadomo, jeszcze jak są Polacy, wiadomo, w Lechu mieliśmy taką szatnię międzynarodową, ale też było dużo Polaków i rozmawialiśmy czy coś, może później siłownia, wiadomo, na to było czas, a tutaj ja jestem w szatni, wiadomo, po śniadaniu gdzieś i tak dalej i się rozglądam, a tutaj nikogo nie ma, nie? Także albo tam wiadomo, ktoś ma pracę z fizjoterapeutą, albo tak to wszyscy tutaj są na siłowni. Wiadomo, że mamy młody zespół i każdy siłą rzeczy moim zdaniem chce się gdzieś stąd wyrwać i półkę wyżej. I to jest tym spowodowane, ale no każdy jest na siłowni. Przed, po treningu to naprawdę widać, że tutaj jest bardzo duży taki etos pracy i arbeit po prostu. Miałeś taki rok, ten poprzedni sezon, w którym ty się musiałeś równolegle, zdaje się, 2 języków obcych uczyć, bo w szatni Lecha Poznań między sztabem a drużyną mówiło się w języku angielskim, tak. A jeszcze tam gdzieś podręczniki do niemieckiego na biurku też były. Tak. No siłą rzeczy, no uczę się tego niemieckiego, wiadomo, że teraz też akurat z klubu mam oddelegowaną panią, z którą się uczę i no na razie jest ciężko, bo mam tą gramatykę i oczywiście ja bym chciał najbardziej mówić tylko na tych lekcjach i tak dalej, ale no pewne rzeczy się nie przeskoczy, trzeba tą gramatykę zrobić i dopiero mówić, ale też się z tym aż tak może nie spieszę, żeby nie wiem, nie umieć czegoś i iść dalej, no bo to się wszystko nawarstwi. Powiedz pani, że jak małe dziecko się uczy mówić, to się nie uczy gramatyki. No, dokładnie. Różne są sposoby. Tak, różne są sposoby, ale no, oczywiście też tutaj w języku angielskim się rozmawia, nie ma problemu. I też sobie z nim radzisz bez problemu, to jest też bardzo ważne. Mieliśmy się okazję spotkać przy okazji meczu Lech Poznań, Widzew Łódź i ty sobie ten mecz z trybun oglądałeś i tak mówiłeś, że no tyle przestrzeni to ty na boisku dawno nie widziałeś, że tej przestrzeni i tej intensywności jest zdecydowanie, znaczy przestrzeni jest mniej, a intensywności jest więcej. Ty od razu gdzieś tam widziałeś te luki, które można by było zapełnić? No myślę, że tak. Było jednak to widać, no bo tutaj, no pierwsze na przykład minuty teraz meczu z Salzburgiem, no to była naprawdę, to intensywność była no, niesamowita, jedni, drudzy, to atak, ci obrona i tak dalej. Każdy ma swoje momenty tutaj w Bundeslidze i te mecze są wyrównane naprawdę, żeby zrobić punkty w Bundeslidze, to naprawdę trzeba się na tym boisku wysilić, żeby to zdobyć, siłą rzeczy miejsca jest mniej. Ale mówię, głównie ta intensywność, tu każdy chce grać do przodu po odbiorze, nie do tyłu, nie ma długo akcji jak czasami u nas. Tak zwana koronka milion lat. Tak. No myślę, że takie rzeczy też, że nie wiem, jest auto, każdy chce szybko wznowić i tu nie ma, u nas wiadomo się idzie po ten aut, tu się nie wiem, poprawi korka i tak. I to jest takie, że myślę, że na tym głównie to się wszystko... To jest dużo bardziej wymagający interwał też wtedy dla organizmu. Tak. Cały czas trzeba być pod grom, nie? No bo jak się nie będzie się zaśpi, no to od razu przejdziemy to wykorzystać. Powiedziałeś o intensywności, a co z jakością? Jak patrzysz na tych piłkarzy, których masz w kadrze, no to już z nimi trochę jesteś i ktoś zrobił coś takiego, co sprawiło, że ci szczęka opadła, czy to nie jest coś, na podstawie czego możesz mieć jakiekolwiek kompleksy? Jako też dobrze wyszkolony piłkarz. Na początku... Z przewarami oczywiście, z tych czasów juniorskich. Tak, z tych czasów juniorskich, dokładnie. Nie, na początku naprawdę, tak jak powiedziałem, byłem może niezły, ale no byłem zmęczony z piłką, nie? Czyli było dużo pracy w okresie przygotowawczym i tak dalej, i oni mi dawali piłkę, mi gdzieś odskakiwało, bo byłem zmęczony, nie chciałem tej piłki. A teraz naprawdę, gdy przepracowałem dużo i już się gdy zaczął sezon ligowy, no to no to już naprawdę myślę, że dobrze wyglądałem pod aspektem fizycznym, już mogłem pokazywać swoją jakość i myślę, że chłopaki też tutaj to widzieli, że potrzebowałem trochę czasu na to, żeby do tych warunków się zaadoptować i to też trenerzy widzą, że jestem już silniejszy, bardziej zaadoptowany do tych warunków, do tej intensywności, że nie odstaję, że nie mam czegoś takiego, że po najcięższym treningu w mikrocyklu zejdę nie wiadomo jak, że jestem wyczerpany czy coś, także to już jest mega dobre dla mnie i no nie czuję się zdecydowanie gorszy od nich, nie? No, mam na swojej pozycji teraz akurat Josipa Brekalo, który jest świetnym piłkarzem, tylko mamy inne cechy, no bo tak. Josip jest dobry z piłką, ale za to nie jest tak, i za to nie jest tak szybki jak ja, moim zdaniem. I tu jest też ciężko tak wyważyć, kto... Myślę, że to dany mecz, kwestia trenera. To są mecze, gdzie ty za niego po prostu wchodzisz czasem też. Tak. Także... Ale myślę, że największe wrażenie, no siłą rzeczy Maximilian Arnold, może nie jest to za szybki gracz, że tam do 30 rozpędzi, ale nie no, uderzenie, wiecie, z wolnego, z dystansu, ten przegląd pola, wie kiedy się zasłonić, kiedy przyspieszyć grę do przodu, to robi wrażenie. Myślę, że Koen Casteels, bramkarz, to również, powiem szczerze, kilka świetnych interwencji. Myślę, że nie wiem, czy nie najlepszy bramkarz, jakiego widziałem, tak miałem okazję z nim grać, bo naprawdę i nogami potrafi dać super piłkę, gdzieś od tyłu rozegrać, no w bramce jest niesamowity na przedpolu, także naprawdę świetny bramkarz, a tak to no, mamy młody zespół też, także myślę, że tutaj będą przyszłe gwiazdy, mam nadzieję, europejskiego formatu, no bo jak się mam spojrzeć, no to jest Miki Van Der Ven na środku obrony 2001, Lacroix 2000, Baku też chyba 24 lata, Omar Marmurz przodu 2001 bodajże, Enmesha 98, drugi 2000, Wimmer 2000, ja jestem 2002, Paredes na ławce 2003, też Kvobak 2000, Fischer i wiecie, no bardzo młody zespół tu jest, tu nie ma tak, Soccer Way w głowie, także, nie? No wiecie o co mi chodzi, że nie, tutaj no, oczywiście. Są przyszłe... Gwiazdy przyszłości jest, tak zwane, ja mówię, tak. Każdy tutaj, mi się to podoba, tak jak jest tutaj Arbeit, Fußball, Leidenschaft, czyli praca, pasja i piłka, to naprawdę to tutaj widać, bo każdy chce być tutaj razem. Gdzieś kucharze, nie wiem, mieli COVID-a, no to kierownik z kimś tam, wiecie, jajecznicę rano na śniadaniu robili. To było widać, że tutaj jest taka rodzina atmosfera, srebrą, tak? Rodzina, że każdy jest, no, wie na czym to wszystko tutaj polega, że to naprawdę jest sformułowane na pracy i ludzie chcą widzieć na boisku piłkarzy, którzy również pracują, którzy walczą za ten klub i chcą zdobywać punkty i cieszyć tutaj kibiców. Tak, jeżeli się rozmawia z osobami, które śledzą Bundesligę na bieżąco, co kolejkę, wszyscy mówią o twoich występach, że są bardzo solidne w defensywie, tak, ale brakuje czegoś ekstra, jeżeli chodzi o przód, prawda? Masz tego też... Tak, ja tego mam pełną świadomość i ja się w 100% z tym zgadzam, że ja zawsze byłem, nie powiem, że defensywnym skrzydłowym, ale byłeś odpowiedzialny. O, ja bym tak może powiedział. Tak bym to powiedział, że każdy trener powie mi, że no okej, może czasami z przodu nie dałem czegoś, nie wiem, strzału, tutaj dribblingu, ale ja zawsze jak stracę, zawsze wrócę na pozycję, zawsze odbuduję, pomogę obrońcy i myślę, że to też i chłopaki z boiska docenią, i trener, a jak... Ja też czekam na to, na swoje, tutaj mówię, pierwszą bramkę, myślę, że to mnie przełamie też tutaj w Bundeslidze, gdzie już chłopaki też będą widzieć, będą mi częściej, nie wiem, podawać piłki i widać tą pewność siebie u mnie, bo ja uważam, że tego mi trochę na razie brakuje, tej pewności siebie, ale sądzę, że to przyjdzie z minutami i z tym, że będę miał tą regularną grę i chciałbym, żeby to była regularna gra na skrzydle w tym systemie. Pewno Urs Fischer, trener Unionu Berlin, by to docenił, wiesz? Tymoteusz Buchacz by się opowiedział o tym, trochę historii. Powiedziałeś o tym okresie adaptacji, to mnie ciekawi, bo ten okres adaptacji tak naprawdę trwał u ciebie bardzo krótko, bo często mówimy o takiej samej historii jak twoja, ale ona trwa 2 lata, zanim się piłkarz zadaptuje i tak dalej. I zastanawiam się, czy w tych pierwszych początkowych trudnych momentach, w których sam się czułeś źle i widziano, że wyglądasz gorzej, ktoś do ciebie przyszedł i powiedział: spokojnie, to jest proces, będzie tylko lepiej, czy ty sobie sam z tym radziłeś i... Znaczy nie, no ja sobie sam z tym radziłem, byłem tego świadomy w 100%, że no są ciężkie momenty tutaj i tutaj też również takie miałem, że kurczę, że ciężko będzie z minutami, że chcę walczyć o reprezentację, jak ja mam to zrobić, szukałem tego wyjścia, ale no z każdym treningiem było coraz lepiej. Jest piłkarz właśnie Josh Gilawogi, tak do mnie podszedł i mega osoba, mega pozytywna osoba, trenera i podszedł, że potrzebujesz czasu, nie przejmuj się, spokojnie, pracuj, to tu też lubią. No myślę, że też dużo, akurat jak wyjeżdżałem, to Artur sobie mi to powiedział, że aha, jakbyś nawet nie grał, pracuj, oni to lubią, pracuj, cały czas Arbeit, oni to uwielbiają i zobaczysz, że dostaniesz szansę. I faktycznie tak było, no ja pracowałem, chłopaki też to widzieli, że no, zapierniczałem naprawdę na treningu, żeby pokazać się, na wyrównawczym gdzieś tam wiadomo, żeby pokazać, tak, no żeby pokazać tą siłę swoją i to, że jestem na to gotowy, na tą intensywność i tak dalej. I faktycznie to teraz też procentuje, no bo czuję się naprawdę fenomenalnie fizycznie, moim zdaniem, i tylko czekam na to, żeby ta jakość teraz przyszła już teraz z piłką. Ty też jesteś chyba takim typem skrzydłowego, który niekoniecznie lubi szukać pojedynków wygranych poprzez dribbling, prawda? Z przeciwnikiem, nie wiem, czy starasz się jeszcze na tym etapie swojej kariery nad tym pracować, czy raczej po prostu skupiasz się na tym, w czym jesteś dobry? Znaczy, no w tym, czym jest się dobry, to się po prostu pracuje, to widać, że ten strzał mój gdzieś mam i go pielęgnuję, bo na treningach jak mamy uderzenia, to dobrze to wygląda, ale no tak jak mówisz, no ja dobrze się czuję w grze kombinacyjnej, właśnie na wolne pole, żeby ruszyć, myślę, że jestem takim typem skrzydłowego, sądzę, że mogę zdecydowanie poprawić swoją grę 1 na 1 w ataku, bo tutaj moim zdaniem są braki i mogę ten swój wachlarz rozwiązań rozwinąć jak najbardziej, bo jestem jeszcze młody i to trzeba rozwinąć, no bo na tej pozycji to jest najważniejsze, no albo się karnego sprokuruje, albo da się asystę i tak dalej, i stwarza się sytuację i tego też od siebie wymagam, no tego się wymaga od skrzydła, okej, mogę być, jestem odpowiedzialny w obronie i tak dalej, trener się przyczepi, ale ja muszę coś robić z przodu, tak, muszę oddać strzał, muszę stworzyć sytuację, wyjść na pozycję, czasami jak się piłki nie dostanie, to również muszę to zrobić i tego też od siebie powoli wymagam. No masz swoją klepkę na boisku, że to tak, zejście do prawej nogi. A tak się zastanawiam, jak patrzysz na innego swojego dobrego kolegę z Poznania, Filipa Marchwińskiego, myślisz, że on też takiego czasu jeszcze potrzebuje? Bo trochę mnie to ostatnio uderzyło, że kibice są tak krytyczni wobec niego, gdzie tak naprawdę to jest jednak chłopak w twoim wieku, ale widać, że jeszcze chyba potrzebuje trochę czasu. Znaczy myślę, że Marchewa, ja dobrze wiem, no gdybyście przyszli na trening Lecha, to jest zawodnik, który ma niesamowite umiejętności i po prostu myślę, że potrzebuje zaufania, potrzebuje minut do tego, żeby wykorzystywać sytuację, bo naprawdę ma uderzenie, umie się znaleźć w polu karnym, jest wysoki, umie strzelić z głowy i naprawdę ma umiejętności na wysokim poziomie, tylko musi je po prostu przełożyć na boisko, bo wiecie, no, są zawodnicy treningowi, są meczowi, no, i znałem takich zawodników, co na treningu mówiłem, kurczę, no ja nie wiem, co on tu robi, a na meczu wychodził i grał naprawdę solidnie i dobrze i nie można było się do niego w ogóle kompletnie przyczepić, także liczę na to, że Marchewa na ten poziom skoczy i wiecie jak to jest, to trzeba sobie poradzić, ale bo wiecie, czynniki zewnętrzne to jest jedna rzecz, czyli właśnie brak zaufania trenera, czy jakieś takie okoliczności, powiedzmy w kontekście kibiców i tak dalej, ale jeszcze czynniki wewnętrzne, bo pewnie też jest coś tu, co oczywiście, on może zmienić, tak? Wiecie, no bo tu... z krytyką trzeba się zmierzyć. Mnie ludzie mogą krytykować, nie wiadomo jak pisać i tak dalej. Ja wiem, że oni mają do tego pełne prawo. Możecie napisać, Kamiński jest taki, nie nadaje się tu do, nie wiem, do reprezentacji coś. Tylko nie przyjmujesz się tym, ciebie to nie rusza. Nie rusza mnie to, no bo czemu człowiek nie może sobie wyładować emocji na mnie, tak? No, jest otwarty. No, żyjemy w takim świecie, gdzie w internecie można naprawdę wszystko napisać i czemu ja się mam przejmować tym, bo ja mam ludzi wokół, którzy mnie doceniają, którzy znają moją jakość i którzy wiedzą, że ja sobie z tym poradzę, bo mam silny charakter, bo może się zdarzyć oczywiście dzień czy moment, w którym cię coś uderzy i zaboli. To jest normalne. Okay, ale żeby przerabiać to, nie? Myślę, że na najwyższym poziomie, no wiecie, no piłkarze jakby się tym przejmowali, no to nie graliby na takim poziomie i naprawdę z tym faktycznie sobie trzeba radzić. Każdy jest inny, tak? No ja jestem taki... Ty jesteś trochę inny. Stary, maleńki, wiesz, także, o co chodzi? Mówili ci tak? No czasami tak, no, tak. Także, no tak jest po prostu, no co mogę powiedzieć, tak? No, tu na pewno też myślę, że kibice mogą więcej ode mnie oczekiwać i mam nadzieję, że dam im tą jakość, którą za tą się rzeczy zapłacono za mnie i wydano. Także liczę na to, że teraz to przełożę. Tak. Przyznałeś, że to był najlepszy twój sezon w polskiej Ekstraklasie. Czy Maciej Skorża i jego sztab zrobił coś szczególnego, jeżeli chodzi o twoją rolę na boisku, że pomogli ci właśnie zrobić takie liczby? Myślę, okej, to też była moja rola, że wreszcie może się przebudziłem i te liderowanie takie na boisku też wziąłem na siebie i to myślę, że były takie mecze, gdzie naprawdę to zrobiłem, ale no myślę, że taka dyscyplina u trenera Skorży była najważniejsza. No bo każdy wiedział, co ma robić. My do każdego meczu myślę, że byliśmy super przygotowani taktycznie i te automatyzmy, które trener Skorża wprowadził w okresie przygotowawczym, w meczach kontrolnych, potem w lidze, to naprawdę było czuć, myślę. I to każdy zawodnik czuł, okej, mieliśmy kadrę najlepszą, myślę, dopóki ja byłem w Lechu. To była najlepsza kadra, z jaką funkcjonowałem, bo była najszersza i najbardziej wyrównana kadra. Niektórzy się frustrowali, że nie grają i to trener Skorża musiał pogodzić, co było bardzo ciężkie, uwierzcie mi, bardzo ciężkie, żeby to zrobić. Ale udało się to zrobić trenerowi, za to mu wielka, wielka chwała. Ale czy mi się coś zmieniło? Na pewno zacząłem atakować tą przestrzeń. Zanalizowałem sobie, że nie mogę cały czas dostać piłki do nogi, tylko muszę atakować tą przestrzeń. I też miałem graczy tutaj, którzy tą piłkę potrafią mi zagrać. Potrafiłem, Pereira często mi wrzucał piłki między obrońców, gdzie na te piłki nachodziłem i mogłem jeszcze więcej bramek strzelić w lidze, ale nie udało się skończyć tej akcji, więc myślę, że atakowanie tej przestrzeni jak najbardziej trener Skorża mi wpoił i mówił, że nie tylko mam dostać piłkę nogi, ale ruszyć na te wolne pole i nawet jak obrona jest za nisko, to mam ruszać pole karne i być tam i kończyć tą akcję, bo czasami miałem takie wrażenie, że piłka jest po drugiej stronie, no to jestem szeroko i śpię, nie? I nagle tam idzie akcja, idzie piłka pole karna, a mnie tam nie ma. Gol z Piastem Gliwice, prawda? To na przykład, tak, dokładnie. Także na to też zwracam uwagę i na to też tutaj trener Kovač zwraca uwagę, że muszę być w polu karnym, nie mogę spać, jak jest piłka z drugiej strony, muszę być bliżej pola karnego, że jak piłka gdzieś będzie i spadnie, no to muszę... A to sobie robisz jeszcze taką swoją analizę po meczach, bo powiedziałeś, że sobie analizowałeś różne rzeczy, że jeszcze sobie tam wideo oglądasz? Tak, robię wideo z takim akurat znajomym trenerem, gdzie analizujemy moje mecze i też przeciwnika po danym tym, także to też dużo daje na pewno. Ale to już jest taka twoja praca ekstra, którą sobie robisz poza klubem, tak? Dokładnie, to już poza klubem. Tutaj zawsze jest telewizor przed i każdego zawodnika mamy, jak chce kogoś zobaczyć, czy bramkarza, czy coś, no to w szatni mamy telebin zawsze przed meczem. Ale to sobie możesz wybrać jako, tak? Że sobie sam wybierasz, co chcesz zobaczyć, tak? I jak ktoś chce sobie zobaczyć kogoś akcję... Klikasz sobie. Klikasz sobie na przykład, tak? Robert Gumny i widzę, jakie tam... Amazing skills. Amazing skills. Droga bonito. Ale widzisz, też dobrze znasz chłopaków z tego mistrzowskiego Lecha. Jakbyś miał teraz wybrać, powiedzmy, 2-3 piłkarzy z tego Lecha i włożyć ich do Bundesligi, to którzy by sobie z miejsca tutaj poradzili na tym poziomie? Oj, no myślę, że... To jest pytanie mina, wiesz. To jest pytanie mina. No myślę, że Mikael Ishak tu był. Myślę, że sobie poradziłby z tą niemiecką piłką. Czy João Amar by sobie tu poradził z tą niemiecką piłką? Musiałbyś Macieja Skorżę podpowiedzieć. Ciekawy. On korzystał z tego wbiegania właśnie na wolne przestrzenie. Tak. Myślę, że Jesper Karlström by sobie poradził. Czy João by tu dał defensywie, bo wiadomo, w ofensywie jest świetny. Ale czy w defensywie, nie wiem. No chyba właśnie Karlström i Ishak to są. Karlström i Ishak chyba tak. Ja bym tak powiedział, najbardziej takie postacie, które najbardziej stabilne były i tutaj by naprawdę dały radę. Powiedziałeś, że jest zupełnie inna atmosfera w szatni Lecha i zupełnie inna w szatni Wolfsburga i się zastanawiam, czy zdążyłeś już się z kimś zakumplować i jak ty spędzasz w ogóle tutaj czas wewnątrz klubu, no bo... Czy tylko Ewa Pajok i Kasia Kiedrzyna? No właśnie, twoi funfle z Wolfsburga. Nie, no okej, tu jest zupełnie inna szatnia i to widać od razu, naprawdę, że tu jest zupełnie inna szatnia, każdy jest skupiony na pracy naprawdę i na swoim rozwoju. Ale ja zawsze takie byłem, że nie lubię mieć, nie wiem, jednego, był biały, no to wiadomo, że z białym funkcjonowałem długo, no bo dyrektor zapowiadał, że go na pewno nie wypożyczą, po czym rzeczywistość okazała się inna. Tak. Najważniejsze, że gra teraz i ma 2 bramki, tak? Także wróci tu jeszcze i pokaże. No to wiadomo, że siłą rzeczy z białym, bo mnie tu wprowadził do szatni, ale no gdzieś z każdym, tu jest młoda szatnia, każdy z każdym, myślę, że tu widzę, że trzyma kontakt, to było widać od razu i no ja też nie jestem taki, że wybiorę sobie jednego i tutaj z nim gdzieś wyjdę, tylko z każdym w szatni gdzieś próbuję porozmawiać, trzymać kontakt i być po prostu komunikatywnym i takim, nie wiem, no dobrym gościem, żeby pogadać. Ale struktura dnia jest taka, że się dużo czasu spędza w klubie? Że to jest taka... Przeważnie od rana, tak? No, śniadanie tam po 8 ja zawsze jestem, badania... A to jest jakby krwi, dla chętnych to śniadanie, czy obowiązkowo każdy musi być? Znaczy, no każdy korzysta, no bo... Przecież ty mówiłeś, że lubisz sobie wstać rano kawkę, wypić... Wiadomości obejrzeć, no tak, no niemieckie teraz, no tak? Teraz... No ale i o której wychodzisz? 9 przychodzisz i... No przed 9 tam, zawsze tak 8:30. I na koniec dnia jest o której dla Ciebie? No pewnie przed 14. Okej, czyli taki... No chyba, że są 2 treningi, no to wiadomo, że tam dłużej, nie? Ale... A czy przy tej intensywności zajęć jest miejsce na treningi indywidualne poza klubem, typu właśnie pod kątem takim stricte fizycznym? Tak jak w Polsce, to często jest popularne. Myślę, że... Znaczy nie wiem jak tu chłopacy, myślę, że rzadko kto tu robi dodatkowe treningi, bo każdy, przeważnie właśnie wtorek, środa, to na siłowni dużo, no wszyscy są, mają swoje zadania tam odnośnie siły nóg, brzucha czy góry, to się najczęściej robi. W czwartek zawsze mamy te zejście z obciążeń, czyli taki trening wyciszający, gdzieś yoga na boisku i potem yoga, bo tutaj jest pani od jogi i zawsze... Dla chętnych czy dla... Nie, w czwartek cały zespół, ale jest też do dyspozycji zawsze w klubie, także można się tam umawiać na lekcje indywidualne. No i wiadomo, w piątek podobnie też jak podobnie jak w Polsce, pobudzenie, gdzieś sprinty, żeby przed tym meczem pobudzić faktycznie i te mięśnie, gdzieś gierka. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Kamyk.